specjalnie dla Was wchodzimy do tajemniczego bunkra na przełęczy Logara. Uwaga, tu jest bardzo wysoki próg. Ja muszę zrobić skoka z łamańcem. Tak, wyłączamy kamerkę, albo nie wyłączamy, tu się można złapać. I tu można zeskoczyć. Dobra, Maniuś, poświeć mi to, żebym wiedział, gdzie skaczę. Okej. Okay. Hop, siup, zmiana dół, teraz ja. Tu. Siup. I zobaczymy, co dalej. O, no tu są. I patrzcie pod nogi. Próbujemy wejść dalej, zobaczyć. Ja nie miałem latarki, więc ostatnim razem tylko byłem tu. Zobaczymy, co jest tam. O. Uwaga. Ruchome kamienie. Idziemy. To był skład amunicji. Tak, albo to było podejście do tychże posadowionych na górze budynków. Gruz ceglany na podłodze. Czyli mogło zostać zawalone specjalnie. Mogło zostać zawalone. Na razie póki co. No napis? No way out. I zobaczymy dalej. Quo vadis Bobasku, tak? I co my tu mamy w tym bunkrze? Po lewej pomieszczenia. Pomieszczenia nieduże. Dla pewnie żołnierzy. Kupy jakieś. Następne pomieszczenie. U, to już trochę większe. Tak to wygląda. Jakieś zwłoki tam leżą. Takie zwłoki leżą, ale nie interesujemy się zwłokami. Proszę bardzo. Tu coś miękkiego czuję pod nogami. A, czyli wyjście kolejne. O, faken. Przejście do tamtego drugiego bunkra. O. Dobra. To też jak tył kopuły. Widzimy światło dzienne, także nie zabłądzimy tutaj. Pomieszczenia dla żołnierzy. I napieramy dalej. Kolejne takie same. Albo samo, jak zwał, tak zwał. O, latara w górze, myślę, że będzie lepiej. I znowu kolejne pomieszczenia. No to takie troszkę też większe. Zobaczcie. I napieramy dalej. Jakieś napisy. A, no nasi tu byli. Nasi byli, Legia Warszawa. W siedmiu językach napisali Legia Warszawa. Też pomieszczenia. Jakieś tam. O, a to co? Dziwne miejsce. Ale idziemy dalej. Bunkier zachowany w idealnym stanie, dlatego że pewnie jeszcze paręnaście lat temu był używany albo przez armię rosyjską, albo albańską. Butelki, syf. Wiatr chyba i woda nagoniła tego. Tak jest. Zobaczymy, gdzie wyszliśmy. O. Tak jest. To jest to miejsce, które widziałem jadąc. Teraz znowu rzut na otoczenie. Tak to wygląda. Cyk i cyk. Mówi budzik do zegarka. I specjalnie dla Was relacja z bunkra z Logary.